Zebraliśmy się tu, wyście przyszli, żeby ja mógł podzielić się z wami z tym, co się dzieje, no tak ja bym powiedział, za Bugiem. Kiedyś można było powiedzieć, że o Polakach w Rosji, czy o Polakach w Związku Sowieckim, dzisiaj będę mówił o Polakach w kilku niepodległych państwach. Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Rosja ogromna ze swoją Syberią. Jak żyją ci ludzie? W ogóle, co to są za ludzie? Jaki ich związek z Polską? Co ci ludzie mają do zarzucenia Polsce, czy co ci ludzie czują wobec stolicy? Większość z tych ludzi no nigdy nie było w Polsce. Większość z tych ludzi mają głównie duchowy związek z polskością. Ja kiedyś spotkałem się z takim zjawiskiem, bo dość często tam jeżdżę, spotykam się z tymi ludźmi. Mam ten temat, można powiedzieć, tak od podszewki, bo już nie jestem młodym człowiekiem i ze swojego życia można powiedzieć tak, że 30 ostatnich lat poświęciłem właśnie badaniu tych ludzi. Niejednokrotnie tam byłem, kilka filmów nakręcono o tym, a nadal muszę opowiadać i muszę tłumaczyć, bo niektóre rzeczy podstawowe, no po prostu nie wiadomo, dlaczego na przykład na Litwie Polacy mówią po polsku, a na Białorusi nie mówią po polsku w większości, bardzo mało. Na Ukrainie dlaczego prawie wszyscy Polacy, ich język ojczysty, można tak powiedzieć, modlą się w kościele po polsku, natomiast wychodzą z kościoła i przechodzą na język taki mieszany ukraiński. Jaka różnica między tymi wszystkimi grupami? Ale na razie spróbujmy zrozumieć, no jakby wymiar tego zjawiska. Dzisiejsza Polska to jest 320 tysięcy kilometrów kwadratowych. Nie myli się? 12. 312. Zostawiliśmy tam za Bugiem z pierwszej Rzeczypospolitej 480 tysięcy. Wyobraźcie sobie. To jest tam, to jest ogromny kraj. To jest oczywiście dawno, ale jeszcze niedawno tam na przykład w Mińsku, kiedy przeprowadzone w 1917 roku taką manifestację z okazji 3 maja, to Mińsk wyglądał na miasto absolutnie polskie. To prawda, to był Mińsk, dzisiejsza stolica Białorusi, Mińsk Litewski, tak to się nazywało, żeby odróżnić od Mińska naszego podwarszawskiego. I w tym Mińsku polskie gimnazja, polskie stowarzyszenia różne, i polskie gazety, polski teatr. Żadnego białoruskiego teatru nie ma w tym Mińsku. I tak się zmieniło, ale wtedy Mińsk to było miasto 70 tysięcy ludności. Dzisiaj w ogóle w Europie mówi się bardzo często taki fenomen miński. Co to jest fenomen miński? Fenomen miński, bo to jest miasto najszybciej rosnące w Europie od I wojny światowej. Dzisiaj ponad 2 miliony. Każdy piąty Białorusin, obywatel Białorusi. Bo jeżeli weźmiemy ten cały obszar, które z tych państw, Rosja, Ukraina, Litwa, najgęściej zaludniona przez Polaków? Oczywiście Białoruś. I to jest taki paradoks, wyobraźcie sobie, Wileńszczyzna historyczna. Niektórzy mówią Mińszczyzna, Nowogródczyzna, Wileńszczyzna, ale niektórzy, kiedy mówią Wileńszczyzna, to od Polesia aż do Morza Bałtyckiego. Tak niektórzy mówią. Nieważne, jak my to nazwijmy. Ale granica Unii Europejskiej między dzisiejszą Litwą i dzisiejszą Białorusią niektórzy nazywają polsko-polska granica. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyny teren, prawdopodobnie na całym świecie. Nie ma drugiego terenu na całym świecie, gdzie do dnia dzisiejszego mieszka większość Polska.
Soleczniki na pewno słyszeliście, rejon Wileński, tam jest większość. Na Białorusi, tuż przy granicy, jest rejon, który nazywa się Woronowski. Woronow to jest stolica tego rejonu. No nie jest 100 tysięcy mieszkańców, ale 90% Polaków. Gdzie jeszcze można znaleźć takie tereny, gdzie mieszka 90% Polaków? To jest paradoks. Jeden brat mieszka w rejonie solecznickim, między nimi granica Unii Europejskiej, a jeszcze na pewno słyszeliście, to jest informacja z ostatnich dni, kiedy Unia Europejska wprowadziła sankcje wobec reżimu prezydenta Łukaszenki, to co on odpowiedział? Łukaszenka wszystko, co on robi, on jakby mówi, tłumaczy narodowi w telewizji, on powiedział, co? Oni nam sankcji, a my im granice będziemy pilnować? Nie będziemy. Białoruskie linie lotnicze teraz nie mogą latać nigdzie, bo wprowadzą, ja nie muszę wam tłumaczyć, chyba wiecie, co tam się stało, uprowadzono samolot z białoruskim opozycjonistem. Nigdzie nie mogą, w Europie nie mogą. To w odpowiedzi Łukaszenko wprowadził 2 dodatkowe dziennie rejsy do Iraku. Po co? Irakijczycy, ci, którzy chcą, no w Iraku jest wojna. Od 20 lat już praktycznie wojna domowa, trudna nazwa. Z autobusami ten Łukaszenko dowozi na tą polsko-polską granicę Irakijczyków, Afgańczyków, coś takiego i puszczę. Mówię, tam jest Unia, tam was czekają. A ta polska-polska granica, jak ja już powiedziałem. I tam z jednej i z drugiej strony mieszkają Polacy. Ale różni Polacy. Ci w Solecznikach albo w Wilnie czytają, piszą, mówią w domu po polsku. Ci na Białorusi. Ta sama rodzina, można powiedzieć, nie mówią. Dlaczego? Dlatego, że w Związku Sowieckim, państwo sowieckie prowadziło zupełnie inną politykę wobec Polaków. No bo, jak ja już powiedziałem, nawet mogę wam podać taki przykład. Jest taka wieś Dziwiniszki, tuż na samej granicy. I kościół znajduje się na samej granicy. I tak się okazało, że część parafii w Unii Europejskiej na Litwie, a druga część parafii na Białorusi mieszka. Podzielone rodziny. I w niedzielę po mszy świętej ksiądz podchodzi k granicy, tam jest taki nie kolczasty drut, ale taki plot. I tak święci swoją pastę, która poza granicą Unii Europejskiej. To jest po prostu trudno wyobrazić sobie, co jest z tą miejscową ludnością, jaka tragedia dla tych. Ostatnio, kilka lat temu, był taki skandal, że Łukaszenka w jego tych środkach propagandowych pisano, że odkryto, że między Litwą a Białorusiem jakiś kontrabandyści zrobili pod granicą rurociąg i spiritus, czy tam wódkę z Białorusi na Litwę tego. Skandal, coś takiego. Co się okazało, że przed świętami jeden z braci mieszkający na Białorusi chciał po prostu prezent zrobić, jakąś rurkę przyciągnąć do drugiego brata, który mieszka po stronie litewskiej, a propaganda łukaszenkowska zrobiła wielką z tego aferę. Teraz sobie możecie sobie wyobrazić skalę tragedii tej ludności. Bo ja mówię tak, Litwini, znaczy polscy, Polacy litewscy mają szkoły, mają żłobki, mają teatry, zespoły, tam jeszcze coś. A na Polacy na Litwie, na Białorusi zupełnie inna polityka. Za czasów sowieckich nie ma u nas żadnych Polaków. To wszystko z
polonizowani Białorusini. I czym wcześniej my tych naszych Polaków przywrócimy na białoruskim, tym lepiej. Ostatnia polska szkoła w Grodnie została zamknięta w 1949 roku. I od tego czasu, przez 40 lat, tym Polakom, którzy mieszkają na historycznej Wileńszczyźnie, ale po stronie białoruskiej, tłumaczą, że nie jesteście Polacy, jesteście Białorusini. I szybko trzeba zapomnieć. I rzeczywiście, cały czas zmniejsza się liczba Polaków. Najpierw było ich 500 000 i co 10 lat spis ludności i co 10 lat 30, 40, tam 50, 30 ubywa, czy coś takiego. Dzisiaj, później Związek Sowiecki rozpadł się i raptem liczba Polaków na Białorusi wzrosła. Bo był taki okres, kiedy tym białoruskim Polakom przestali mówić to, że jesteście Białorusini. Można było otwarcie mówić, że jestem Polakiem. W 1988 roku, jeszcze przed rozpadem Związku Sowieckiego, ale już rozpoczęła się perestrojka, w Grodnie, później w Mińsku i w innych miastach założono Związek Polaków. Na czele z podpułkownikiem armii sowieckiej, takim Tadeuszem Gawinem. Później to, że on służył wojsku, oczywiście on odszedł z tego wojska do dnia dzisiejszego, na niego mówią, że prawdopodobnie ty został przez KGB wysłany do kierowania, żeby podporządkować sobie. Tylko oczywiście nieprawda. Ale to, że on był wojskowym, a tam za Bugiem każdy wojskowy ma autorytet i przez to on mógł bardzo dużo rzeczy załatwić. I od 1988, jeszcze 3 lata istnieje Związek Sowiecki, rozpoczęło się odrodzenie Polski na Białorusi. I również, jak w Polsce, szkoły. Na przykład 80 km od granicy z Polską jest takie miasto Wołkowysk. No co, tam jest oczywiście szkoła polska, gdzie wszystkie przedmioty po polsku, ale tylko jedna. Tam jest oficjalne, ja na razie mówię oficjalne, 50% Polaków w tym Wołkowysku. W żadnej szkole w Wołkowysku nie ma ani jednej szkoły, gdyby język polski nie był wykładany jako przedmiot obowiązku, to znaczy jako przedmiot. To jest wielkie osiągnięcie. To wszystko było osiągnięto w tym krótkim okresie, tuż po rozpadzie Związku Sowieckiego, kiedy powiedzmy, na Białorusi była demokracja. Później od 1994 roku, to jest rok, kiedy Łukaszenka doszedł do władzy, powoli znów zaczęło się jakby tłumienie tej polskości. Na Litwie zupełnie inna sytuacja. Po pierwsze, Polacy mają swoją polityczną reprezentację, swoją partię polityczną. Polacy głosują prawie wszyscy na tą partię. Ta partia była kilkakrotnie partią rządzącą. Był tam okres, kiedy minister spraw wewnętrznych był Polakiem, była Polka, dziewczyna, właśnie, dziewczyna, kobieta, przepraszam. To znaczy, to jest młoda kobieta, dlatego ja tak mówię, ja ją znam, ona wygląda zupełnie młoda i dlatego tak czasem na nią tak mówią. I tam zupełnie inna sytuacja. Ale tym Polakom na Białorusi w tym krótkim okresie udało się powiedzieć wyraźno, pełnym głosem, że jesteśmy Polacy. Dzisiaj przewodnicząca Związku Polaków jest w więzieniu, jak wiecie. Członek zarządu też jest jeden z najbardziej aktywnych. Poczobut też w więzieniu. Kilka kierowników tego Związku Polaków zmusili do podpisania takiej lojalki i wyrzucono do Polski. I raczej na dzień dzisiejszy Związek Polaków znajduje się na Białorusi w podziemiu. Ale polskość już również i na Białorusi nie można zniszczyć.
Ja powiedziałam, że Białoruś to jest najgęstiej zaludnione z państw europejskich przez Polaków. Ile jest Polaków na tej Białorusi? Białoruś dzisiejsza to jest 9,5-milionowe państwo. To oczywiście jak w całej Europie liczba ludności tam się zmniejszy. Był okres, że tam było 10 milionów, ale przyrost naturalny jest bardzo słaby. I Polacy mają takie same tendencje jak cała ludność na tej Białorusi. I to jest prawdopodobnie jedyne państwo, może ja nawet powiem na świecie, ale na pewno w Europie, gdzie i święta prawosławne, i święta katolickie są święta, mimo tego, że rządzi w tym państwie Łukaszenka. Bo na 9,5 miliona ludności, tam jest powiedzmy 7 milionów to są prawosławni i 2,5 miliona to są katolicy. I powiedzmy są regiony, gdzie katolicy są w większości. Grodzieńszczyzna to jest obwód grodzieński. Tam jest pięć obwodów. Dwa to jest była Polska. Kresy północno-zachodnie to jest Brześć i Grodno. I reszta to są oczywiście wschodnia Białoruś. Ale wschodnia Białoruś to jest też Polacy. Czy ktokolwiek z was słyszał na przykład o takim mieście jak Homel. Się wydawało, jakie Polacy w Homlu? Jacy Polacy w Witebsku? Albo powiedzmy w Mohylowie? Są wszędzie. We wszystkich miastach obwodowych już są kościoły. Ja zacząłem mówić właśnie o relacjach między religią a narodowością. Ile z tych 2,5 miliona katolików to są Polacy, a ile Białorusini? Był taki okres, kiedy na Białorusi prawosławny to jest Białorusin, katolik Polak, bez względu w jakim języku ty mówisz. Ale można powiedzieć za czasów Związku Sowieckiego, ja teraz mówię za Bugiem, no to jest granica. Przed wojną granica 1939 roku, kiedy Polska była 380 tysięcy kilometrów kwadratowych, mówiono za Zbruczem. To też była rzeka, ona na Ukrainie głównie, ale no mówi się za Zbruczem. To jeżeli za Zbruczem, Kościół katolicki był wyniszczony w całości. Jeżeli w 1917 roku na terenie Wielkiej Rosji istniało 517 kościołów, kościoły byli wszędzie, w Sankt Petersburgu, no bo to jest jedno z najbardziej gęsto zaludnionych przez Polaków miasta Rosji, Sankt Petersburg. No możecie sobie wyobrazić, na pierwszym miejscu, jako mniejszość narodowo przed wojną, to jest, ja mówię przed wojną, za Zbruczem, byli Rosjanie, oczywiście, no, to jest miasto. Na drugim miejscu Żydzi, a na trzecim miejscu 50 tysięcy Polaków mieszkało w Sankt Petersburgu. Dzisiaj w Sankt Petersburgu, mogę się pomylić, ale było otwartych już 4 kościoły. Za czasów Związku Sowieckiego żadnego. I w Sankt Petersburgu? Tak, tak, tak. Tylko, że... Tak, tak, tak. Nie. W 1939 roku z tych 517 kościołów zostało tylko dwa. Jeden malutki, to jest cmentarny kościół chyba, jeżeli ja się nie mylę, w Sankt Petersburgu, utrzymywany przez amerykański konsulat i amerykański konsulat opłaca wszystkie podatki, bo
parafianie nie są w stanie zapłacić, bo to są gigantyczne sumy, trzeba płacić. I w Moskwie jeden kościół utrzymywany przez ambasadę włoską. No, 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 nie cmentarny, tak? No, no widzicie, także pani też zna się na tych sprawach, bardzo się cieszę. No. Reszta kościołów, bo kościoły i w Władywostoku, i w Irkucku, i na Syberii mnóstwo kościołów. Ja tu przyniosłem właśnie jedną książkę, która jakby była motto dla tej historii tych Polaków w byłym Związku Sowieckim, która nazywa się Tragedia Syberyjskiego Białego Stoku. To jest właśnie o tym, co się stało z tymi Polakami. Bo początkowo, tuż teraz troszeczkę dygresja przechodzę, 1917 rok. Lenin, jego bolszewicy, biali nazywają to, co się dzieje w Rosji, wielkim pogromem narodu rosyjskiego ze strony niechętnych wobec Imperium Romanowów mniejszości narodowych. To Aleksander Solżenicyn, to można tak nazwać go, historyk, który opisał tam całą rewolucję, historyk, wielki nacjonalista rosyjski, to trzeba powiedzieć, który, ale to nie on tak powiedział, bo nazywano czrezwyczajki, to są ČK, wiecie co to jest? To jest służby bezpieczeństwa partii bolszewików. W narodzie to nazywano polsko-lotewskie czrezwyczajki. Dlaczego? Nie tylko Dzierżyński. Kiedy jest nawet, ja mam taką książkę, która nazywa się Skład Narodowościowych Organów ČK 1917-1922. Ile Polaków było tam w tych czrezwyczajkach? Dużo czy mało? Dużo, 20%. Lotyszy 40%. No, Lotyszy to w ogóle malutki naród. A dlaczego oni tak aktywni? Tam było takie dziwne zjawiska w tej Rosji. 40% całej populacji lotewskiej mieszkającej w Rosji tuż po rewolucji carskiej byli członkami partii komunistycznej. To jest taki paradoks, że mniejszość mieszkająca w Rosji część jest bardzo skomunizowana. Natomiast u siebie w ojczyźnie Lotyszy nie wygrali. Łotwa, oni przecież oczywiście tam stworzyli rząd komunistyczny, to są strzelcy lotewskie, którzy oczywiście była gwardią Lenina, które uratowali Lenina kilkakrotnie podczas różnych zamachów, różnych puczy i tak dalej. To już historia. Ale jak z Polakami? Polacy paradoksalnie zajmują czwarte miejsce wśród narodów Związku Sowieckiego w 1922 roku po liczbie członków partii komunistycznej. Tuż przed upadkiem Związku Sowieckiego, kiedy ja spotykam się, rozmawiamy z przewodniczącym Związku Polaków na Białorusi, z tym Tadeuszem Gawinem, on mi mówi, wiesz Mikołaj, nie jesteśmy narodem. Co ty gadasz? Przecież ty, który zajmujesz się odrodzeniem polskości, mówisz, że nie jesteśmy narodem. On mówi, wiesz, ja chcę podkreślić to, że jesteśmy prawie klasa społeczna. Ty wiesz, że my prawie nie mamy wśród nas ludzi edukowanych. My jesteśmy wszyscy prawie doły społeczne. Kiedy ja zacząłem to badać, to się okazało, że w 1900, jak ja już powiedziałem, w 1922 roku Polacy byli na czwartym miejscu wśród wszystkich narodów Rosji według liczby członków w stosunku do populacji Polski. Bardzo jakby Lotyszy byli na pierwszym miejscu, jak ja już wam podkreślam.
Żydzi na drugim, już nie pamiętam kto na trzecim, Polacy byli na czwartym miejscu. A w tym momencie, kiedy Związek się Sowiecki rozpadł, na 140 narodów, którzy mieszkali i którzy byli zarejestrowani w Związku Sowieckim, tym wszystkim Polacy zajmowali 102 miejsce, liczba członków partii. Polacy już nie są członkami partii komunistycznej. Jeżeli weźmiemy na przykład liczba ludzi z wyższym wykształceniem, też Polacy gdzieś na setnym miejscu. Co się stało z tym narodem? Dlaczego ten naród, który w Rosji carskiej, jak weźmiemy na przykład, to była taka uczelnia w Sankt Petersburgu, Instytut Inżynieryjny, to jest pierwsza politechnika, powiedzmy, na terenie Imperium Carskiego. 40% studentów Polacy. Piłsudski studiuje w Charkowie. Tam inni Polacy przecież. Polacy byli, tak można powiedzieć, w imperium carskim narodem, jakby mniejszością zmobilizowaną. Wszędzie byli. Kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, Polacy stanowią, ja już nie pamiętam, 3-4% chyba ludności, ale wśród generałów armii rosyjskiej 10% to są Polacy. Oficerów ile? No, tych polskich w armii rosyjskiej i tak dalej. 500 000 Polaków zostało zmobilizowanych do armii rosyjskiej, ale to jest inna historia. Co ja chcę wam powiedzieć? Co się stało z tym narodem w ciągu 70 kilka lat tej władzy bolszewickiej? Dlaczego z grupy zmobilizowanej, która jakby była widoczna na każdym kroku, Polacy, jak powiedział Tadeusz Gałęź, przekształcili się nie w narod, a w grupę społeczną. Na Litwie, tej, gdzie oczywiście Polacy mieli swoją uczelnię wyższą, Polski Instytut Pedagogiczny w Wilnie istniał. Oni też w porównaniu z Litwinami mieli znacznie mniej ludzi z wyższym wykształceniem. Na Białorusi to, jak powiedział Tadeusz Gałęź, to byli prawie doły społeczne. Bo co się stało? Po pierwsze, w 1937-1938 roku została przeprowadzona tak zwana Operacja Polska. I to było praktycznie nie operacja, to było ludobójstwo narodu polskiego. Zginęło 200 tysięcy naszych rodaków. Zginął każdy drugi mężczyzna w sile wieku. Można porównać to ludobójstwo tylko z ludobójstwem Ormian, kiedy ich zginęła prawie połowa, albo z ludobójstwem Holokaustem żydowskim w czasie II wojny światowej. Dokładnie to samo. Tym bardziej, że jeżeli, można powiedzieć, tam było jakby celowe mordowanie wszystkich edukowanych Polaków, jeszcze w 1937 roku nawet w NKWD 5% generałów to jeszcze są Polacy. To są jeszcze przyjaciele Dzierżyńskiego, którzy jeszcze żyją. W 1939 już żaden. I od tego czasu już praktycznie nikogo z Polaków nie było. Stalin zdecydował postawić tak zwane, można powiedzieć, odpolszczenie. Nie wiem, czy dobre słowo powiedział odpolszczenie, może jakoś się nawet depolonizacja, czy jakoś coś takiego. Dlaczego? Dlaczego Stalin mógł wybrać, no ja nie wiem, dlaczego nie Żydów? Dlaczego nie Niemców, których było tam więcej? Dlaczego Polacy? Co się stało, że rozpoczęło się takie prześladowanie tych Polaków? I które trwało po II wojnie światowej, już Polaków nikt nie zabijał. Można tak powiedzieć. Ale bycie Polakiem w tym Związku Sowieckim po II wojnie światowej nadal pozostawało bycie człowiekiem, można powiedzieć, drugiej kategorii. Nie otwierano kościoły. Na ile ja pamiętam, jedyny kościół, który za Zbruczem, za czasów Związku Sowieckiego był otwarty,
to jest kościół w Mińsku. W Mińsku 100 tysięcy katolików, wyobraźcie sobie, na których nie było ani jednego kościoła. Wszyscy musieli wyjeżdżać 40 kilometrów od Mińska do takiej miejscowości, pierwsza miejscowość tuż za granicą, do której stacja kolejowa się Krasnoje się nazywa. Już nie pamiętam jak po polsku, ale po białorusku nie pamiętam jak to się nazywa. Tuż za granicą. I do tak zwanej elektryczki, do pociągu podmiejskiego w niedzielę w Mińsku, to jeszcze ze swojego dzieciństwa nie można było wsiąść. Wszyscy katolicy jechali do kościoła, który był za granicą 1939 roku, nie był zamknięty. W 1980 roku, nie wiem kto wpadł na pomysł, wiecie co było w 80 roku? Olimpiada. Rosjanie przy Związku Sowieckim olimpiady. Ktoś wpadł na pomysł, że cała Europa będzie jechać do Moskwy na olimpiadę, na pewno będą zatrzymywać się w Mińsku. A tu nie ma kościoła. I w 80 roku otworzyli kościół w Mińsku. To był jedyny przypadek otwarcia kościoła. Dzisiaj, jak ja już powiedziałem troszeczkę, że i na Białorusi, i na terenie tej wielkiej Rosji Kościół katolicki w swojej odbudowie, w swoim jakby wskrzeszeniu nawet wyprzedza Kościół prawosławny. Mój bardzo bliski kolega, który odszedł całkiem niedawno, ksiądz profesor Roman Dzwonkowski, może ktoś słyszał, który cały czas był takim, ja bym powiedział, przedstawicielem Watykanu do katolików Związku Sowieckiego. Cały czas tam jeździł, pomagał, odprawiał msze, później pisał sprawozdania na papieżu. On mówi, coś paradoksalnego. Wyobraź sobie, w Nowosibirsku, Nowosibirsk to jest stolica Syberii, 2-milionowe miasto, rzeczywiście ogromne. I tam w Nowosibirsku ktoś wpadł na pomysł za czasów Stalina, że jeżeli rozpocznie się wojna, trzecia wojna światowa, to cała elita intelektualna i naukowa jest w Moskwie. Trzeba zrobić nowy ośrodek intelektualny i na Syberii. I powstał takie przy Nowosybirsku, Nowosybirskiej, się nazywa Akademgorodok, gdzie mieszkało 30% wszystkich członków rzeczywistych Akademii Nauk. To rzeczywiście, oczywiście stworzono dla nich idealne warunki. Sklepy jak, no nie powiem jak w Ameryce oczywiście, ale zupełnie inny niż na terenie całego Związku Sowieckiego. I ksiądz Sąskowski mówi, otworzyliśmy kościół w Nowosybirską Akademię Gorodzką. Mówi, kto? Tam są Polacy? Przecież chyba nie, bo Polacy przecież tam nie... On mówi, Rosjanie. Dlaczego Rosjanie? Okazało się, że wśród elit w Rosji, to powtarzam to mojego przyjaciela, jest takie przekonanie, że Kościół prawosławny swoją współpracą długoletnią z władzami komunistycznymi skompromitował się. Jeszcze w XIX wieku był taki filozof rosyjski Władimir Solowiow, który uważał, że Rosję uratuje tylko przejście na katolicyzm. Miał dużo zwolenników, można tak powiedzieć. Później, na początku XX wieku, przekonał papieża, nie pamiętam którego, żeby stworzyć w Watykanie tak zwane Collegium Russicum. To była instytucja, która była stworzona dla katolizacji Rosji. I rzeczywiście, później rewolucja, był taki okres, kiedy Kościół prawosławny był prześladowany niesamowity. Tych księży prawosławnych rozstrzeliwano na potęgę, a Kościół katolicki nie ruszano. To jest rok 21, 23. Do 28 mniej więcej była taka polityka. O co chodziło? Bo w tym momencie w Rosji, może ktoś pamięta, był straszliwy głód na Powołżu. I Watykan był jedyną praktyczną organizacją, który przyszedł z pomocą. W tym Powołżu
otwierali na pieniążki Watykana i księża przyjeżdżali, otwierali stolówki, pomagali tym wszystkim. Jakby Kościół, na ile pamiętam, 1922 rok, rozstrzelano chyba 8 tysięcy księży prawosławnych i tylko jeden ksiądz katolicki. Ksiądz Butkiewicz taki był w Sankt Petersburgu. Właśnie. Jeszcze tam oczywiście tam aresztowano większe księży, ale jednego rozstrzelano i to niektórzy twierdzą, że przez pomyłkę. I syna nie mówią, że nożek w końcu czeka była polskie, Dzierżyński, który miał sympatii wobec Polaków. To różne sprawy. Pojawiają się takie dziwne artykuły o tym, że Dzierżyński właśnie pomagał wielu Polakom, właśnie tam Lednickiemu, tam jeszcze coś takiego. No, są takie rzeczy. No. Ale to się skończyło. Praktycznie w połowie lat 30. Stalin wpadł na pomysł, ale to po prostu jakby przekonał się. Sprawa w tym, że jak tam z czasem u nas, no jeszcze jest. Sprawa w tym, że rok 1922, Dzierżyński i jeszcze był drugi komunista, Julian Marchlewski. Jeżeli ktoś z was będzie w Moskwie, a Plac Czerwony w Moskwie, to jest, można powiedzieć, takie, no, taki cmentarz, gdzie pochowani wszyscy wybitni komuniści. Lenin, Stalin, to znaczy Lenin w mauzoleju leży, kiedyś Stalin leżał w tym mauzoleju, później go wyjęli, Stalina pochowali tam. Tak, to jest wielki cmentarz. Tam oczywiście parę komunistów, tam jakiś John Reed, Amerykanin pochowany tam jeszcze. I sześcioro Polaków. Stosunkowo wśród innych narodowości nie ma innego takiego narodu, gdyby sześcioro Polaków. Ja nie wiem, czy zaraz wszystkich wymienię. Dzierżyński, Marchlewski, Felix, Kon, Rokossowski, Wyszyński, prokurator generalny. Czekajcie, no jeszcze, ale sześcioro. Ja kiedyś liczyłem i nawet napisałem coś takiego. To rzeczywiście ciekawe zjawisko. I nawet taki potwór jak ten Wyszyński. Wyobraźcie sobie, kiedy ja powiedziałem, kiedy było mordowanie Polaków, wszystkie wyroki podpisywał inny Polak. Andrzej Wyszyński, prokurator generalny Związku Sowieckiego. To jest coś niesamowitego. Ja nawet kiedyś napisałem, jaka była szansa przeżyć dla Polaka. Bo jedna z moich znajomych powiedziała, 1937 rok to jest mniej więcej to samo, to jak być Żydem w III Rzeszy. No to znaczy pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Bo Polaków praktycznie szukano wszędzie. Przeżyć dla Polaka rzeczywiście równało się z cudem w 1938 roku. To rzeczywiście była ogromna nagonka. Ale dlaczego? Ja już to zadałem to pytanie i nie mogę odpowiedzieć. Chodzi o to, że kiedy w 1922 roku Dzierżyński z Konem i Marchlewskim na posiedzeniu międzynarodówki komunistycznej zaproponowali, nie udało się nam stworzyć rząd komunistyczny w Warszawie i stworzyć Polską Republikę Rad. Ale tu, na terenie Związku Sowieckiego, mamy takie regiony, gdzie jest większość Polaków. To stwórzmy małe takie komunistyczne republiki. Tam będziemy kształcić rewolucjonistów. Kiedy pojedziemy do Polski urzędować, to będziemy mieli kadry dla tego, żeby tam... Ale gdzie? No jak gdzie? Żytomierszczyzna? To przecież tam są większość Polaków. Rzeczywiście. Mińszczyzna? No to przecież tam też jest większość Polaków. Z tą mińszczyzną to jest różna. Tam tej miejscowej ludności katolickiej, często nieświadomej, ale bardzo głęboko wierzącej katolickiej, tego już teraz nie istnieje, bo w 1937 roku tych ludzi
już później wszystkich zniszczą, wysiedlą, tam już nie ma. Co prawda jest kościół, ktoś tam, miasto Dzierżyńsk, to tak się nazywa, to jest tuż przy granicy. Kiedyś tam była większość Polaków. Tam nawet, chcę powiedzieć, teatr był po polsku miejscowy w tej Dzierżyńszczyźnie sowieckiej. Tam, możecie sobie wyobrazić, że nawet w NKWD miejscowym w 1935 roku czy coś takiego przesłuchania odbywali się po polsku. Bo była taka jakby komunistyczna ideologia, czy jak ktoś to powiedzie, wskazówka komunistyczna, wszystko po polsku. I wyobraźcie sobie, na Ukrainie tworzono taki region, który nazywał się Marchlewszczyzna Sowiecka, a na Białorusi Dzierżyńszczyzna Sowiecka. I później, w 1937 roku, kiedy Stalinowi składają sprawozdanie o tym, że Ukraina już wypełniła wszystkie plany powszechnej kolektywizacji, już wszyscy wstąpili do kolchozy, a raptem stanie jakaś biała plamka na terenie Ukrainy. A to co jest? A to są Polacy. Oni nie wstępują do kolchozów. Oni nie chcą się sowietyzować. Jak to jest? Okazało się, że na tą Dzierżyńszczyznę i na tą Marchlewszczyznę wydają ogromne pieniądze, żeby po prostu sowietyzować tych Polaków. Powstają jakieś kluby, jakieś szkoły nowoczesne. Co jeszcze ciekawe, ci ludzie w 1917 roku nie mówili po polsku. I raptem przychodzi partia komunistyczna i mówi, że wasz partyjny obowiązek jako obywatela sowieckiego mówić po polsku. Dzieci polonizują rodziców, gdzie oni uczą się w polskiej szkole, a rodzice w domu rozmawiają po ukraińsku, to dzieci wracają i mówią: nam w szkole powiedzieli, że nie wolno mówić, to jest nasz obowiązek mówić po polsku. I w ciągu tych 10-15 lat rzeczywiście ludność zaczęła mówić po polsku. Teraz to wszystko historia, ale kiedy zaczęli wracać, nie tak dużo, ale wiecie, że zaczęli wracać z Kazachstanu Polacy, już teraz po odzyskaniu, po upadku komuny, to kiedy pytano tych Polaków, skąd oni znają polski język, starszych Polaków z sowieckiej szkoły w latach właśnie 20. Bo władza komunistyczna zmuszała albo tłumaczyła im, że polskość to jest ich święty obowiązek. To jest mniej więcej tak jak Rokossowski, marszałek, całe życie ukrywał jakby swoją polskość, tam bał się, mówił o tym, że on tam urodził się nie w Warszawie, a gdzieś tam wymyślił, dla matki swojej wymyślił, że ona może była prawosławna, coś takiego. A później w 1949 Stalin go zawołał, mówi: towarzyszu Rokossowski, partia mówi, że musicie być Polakiem. I Rokossowski, okazało się, że on ochrzczony normalnie w kościele w Warszawie, że rodzice jego Polacy, że Rokossowski nigdy nie nauczył się dobrze mówić po rosyjsku. Ja oglądałem taki film z 1940, gdzie on bohater bitwy pod Moskwą. I on tam mówi, że tam moje... To dziwnie, on z takim akcentem mówi polskim. Coś niesamowitego. No później mówią, że on i po polsku źle mówił na końcu życia. No to jest tragedia tych ludzi, którzy tam nie mieli do końca wiary, dlatego że byli Polakami. Tu nie do końca im wierzono, dlatego że byli przysłani tu jako komuniści sowieccy i tak dalej. To jest tragedia tych ludzi, niestety. Ale Stalin wybrał Polaków, bo 1937 rok, początek wielkiego terroru. Stalin zdecydował rządzić we własnym państwie z pomocą terroru. Stalin zdecydował zastraszyć cały naród. Trzeba było wybrać jakiś straszak, wybrać jakąś grupę. Bo przed tym był tak zwany czerwony terror. Czerwony terror to jest terror klasowy. Najpierw zabijano arystokrację, później burżuazję, później tam
oficerów, później kulaków, tak zwanych bogate chłopcy, bez względu na narodowości. Bez względu. I raptem 37 rok, kiedy partia komunistyczna mówi o tym, że prawdziwy komunista nie ma narodowości. Każdy może być. To są słowa Lenina. Dlatego, że w partii komunistycznej Rosjan na początku władzy sowieckiej była zawsze w mniejszości. No, populacznie Lenin sam nie był Rosjaninem, a w jego otoczeniu praktycznie nie było Rosjan. No, może tam jeden czy dwóch, a reszta to byli przedstawiciele mniejszości narodowej, w większości Żydzi. No, ale nie brakowało i innych przedstawicieli narodowości. Mniejszości narodowych. I rozpoczęła się właśnie ta, można tak powiedzieć, ja chciałem powiedzieć, nagonka na Polaków, ale to nie nagonka. To jest naprawdę prawdziwy Holokaust Polaków, w którym zginęło 200 tysięcy osób. Tylko w odróżnieniu od tego Holokaustu niemieckiego, to był taki, ja bym powiedział, wschodnio-rosyjski Holokaust, czy coś takiego. Ja podczas swoich prac z historii Polaków w związku spotykał się z takimi zjawiskami dziwnymi, gdzie w jednej wsi na Ukrainie, na Polesiu, na tym wschodnim Polesiu, jedna wieś przetrwała i dotrwała do okupacji niemieckiej. W jaki sposób? Okazało się, że wtedy, kiedy nadjeżdżało NKWD, żeby ich aresztować, wywozić, rozstrzeliwać czy coś takiego, cała wieś miała takie swoiste czujki dookoła i uciekała do lasu. Później, kiedy kawdo odjeżdżała, oni wracali i w ten sposób przetrwali. Możecie sobie wyobrazić, to nie są niemiecki Holokaust, gdzie Żydowi praktycznie nigdzie było się schować. W tym Związku Sowieckim istnieli takie dziwne przypadki. To jest różnica między takim balaganiarskim Holokaustem sowieckim i bezwzględnym Holokaustem, można tak powiedzieć, niemieckim. No i oczywiście, kiedy było takie zagrożenie, rozpoczęło się masowo, można tak powiedzieć, no bo najbardziej rozpowszechnione nazwisko na dzisiejszej Białorusi to jest Mickiewicz. To jest bardzo rozpowszechnione na nazwisko. No, granica między białoruskością i polskością zawsze była bardzo płytka. Ja wam mówiłam o tych obwodach autonomicznych. Najpierw partia komunistyczna w 21 roku mówi tym miejscowym katolikom: wy jesteście Białorusini, bo tu jest Białoruska Sowiecka Socjalistyczna Republika. Raptem Dzierżyński przekonuje Lenina i za 5 lat przychodzą bolszewicy i mówią, że nie, wy jesteście Polacy, bo wasz święty obowiązek być Polakami, bo to rewolucja, ja mówię, być Polakami. Dobrze, jesteśmy Polakami. I ci ludzie zmieniali narodowość, ale pozostawali katolikami, trzeba powiedzieć. Dzisiaj z tych 2 milionów czy 2,5 miliona katolików, ile jest Polaków? Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć. Ile jest dzisiaj katolików? No, mówi się, że w dzisiejszej Zabugiem, w tych wszystkich, to jest co najmniej 1,5 miliona, bez Litwinów, bez Lotyszy oczywiście, katolików, Polaków. Ale jak ja już powiedziałem, sporo jest tych nowo objawionych katolików, tym nowosybirsku, w tym akademicku powstał kościół katolicki, gdzie sami Rosjanie. I takich kościołów katolickich, gdzie przychodzą sami Rosjanie, jest dużo na Syberii, na Dalekim Wschodzie. I powiedzmy, każdy, kto przyjeżdża, jeśli można tak powiedzieć, Polak, nawet z kartą Polaka, z zachodu do dzisiejszej Polski, no od razu można go poznać po akcencie, może tylko Polaków z Wileńszczyzny, z Litwy, z niepodległej. Oni mówią dobrze po polsku raczej, ale ten akcent pozostaje. Zresztą jak ktoś posłucha marszałka Piłsudskiego, to on też tak zaciąga po wileńsku i zawsze mówił właśnie z takim trochę akcentem tym
Wileńskim. Także ten akcent pozostaje. No, niektórym nawet to się podoba, mówią, że piękny akcent ten wileński. Ale większość z tych Polaków po polsku nie mówią. Jak ja już powiedziałam, są szkoły niedzielne, szkoły w niedzielę, które... Ale na co dzień ci ludzie rozmawiają albo na jakieś, na Polesiu na przykład mówią w takim mieszanym języku miejscowym, języku tutejszym. Na Białorusi jest problem, no bo to jest jedyny naród, może poza Irlandczykami, który w większości nie mówi własnym językiem. I Polacy na Białorusi również w większości mówią po rosyjsku. Rozpoczęło się odrodzenie Polski. Polskie szkolnictwo, zaczęli mówić na zebraniach Związku Polaków po polsku. Później to się skończyło się. Na Ukrainie i na Białorusi i na Litwie to są trzy największe skupiska Polaków. I teraz ja jeszcze tam trochę mam czasu, mam nadzieję, że jeszcze nie zmęczyłem was. No, ale później jeszcze pogadamy, zostałem trochę czasu na pytania. Jaka różnica między Polakami na Ukrainie, na Białorusi i na Litwie? Kilka lat temu, bo wiecie o tym, że w Polsce istnieje taka organizacja, która nazywa się Wspólnota Polska, która zajmuje się opieką nad Polakami na całym świecie. Kiedyś ta organizacja za PRL-u nazywała się Polonia, tak? Tak mi się wydaje, też zajmowała się teoretycznie opieką, ale dla tej Polonii Polacy za Bugiem nie istnieli. Ona zajmowała się tylko Stanami Zjednoczonymi, tam innymi krajami. Tam Polaków teoretycznie dla władz komunistycznych nie było. Dzisiaj więcej ta organizacja zajmuje się Polakami na wschodzie niż na zachodzie. Nawet powiem więcej. Bardzo często jest tak, że jakaś parafia katolicka w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy gdzieś opiekuje się parafią katolicką w Związku Sowieckim, w Rosji, czy na Białorusi, czy gdzieś. Zbierają jakieś pieniądze. To jest bardzo. I to robi oczywiście Wspólnota Polska. Ale co się okazało? Liczba, oficjalna liczba Polaków na Białorusi teoretycznie się zmniejsza, ale nieznacznie. Czuć, jeśli można tak powiedzieć. Na Litwie liczba Polaków jest stała, nie zmniejsza się. Troszeczkę się, ale mniej więcej. Natomiast co się dzieje na Ukrainie? Liczba Polaków na Ukrainie, mimo tego, że idzie ogromna pomoc i nie ma prześladowania, można tak powiedzieć, zmniejszyło się prawie trzykrotnie. Tu już po upadku komuny, teraz. I właśnie ja uczestniczyłem w takim właśnie zebrali, co się dzieje, żeby wyjaśnić, takie no, konferencje we Wspólnocie Polskiej i tam dyskutowaliśmy, co się dzieje. Jak znaleźć odpowiedź na to pytanie? To jest bardzo trudne pytanie. I wszyscy zebrani zgadzali się o jedno, że pamięć o tym, co się stało w czasie II wojny światowej, odgrywa bardzo ważną rolę. Być Polakiem na Ukrainie, no jakby nie, to nie jest, nie ma prestiżu, można powiedzieć. Mimo tego, że nie ma prześladowań Polaków na Ukrainie. Ale poza niektórymi regionami, można tak powiedzieć, tam jest na Ukrainie bardzo przyspieszona, bardzo mocna asymilacja. Ludzie z mieszanych rodzin, czy ktoś wolą być Ukraińcami, nie pamiętać, że byli Polakami, czy coś takiego. Zwłaszcza dotyczy to Ukrainy tak zwanej zachodniej albo przedwojennych województw II Rzeczypospolitej. Gdybyście mnie spytali, gdzie najwięcej Polaków mieszka dzisiaj
na Ukrainie. We Lwowie, w Stanisławowie, w Tarnopolu to wszystko. Nie, tam już praktycznie nie ma. Tym bardziej, że siedziba Związku Polaków w Tarnopolu znajduje się na ulicy Stepana Bandery. To jest coś niesamowitego. A w Grodnie siedziba Związku Polaków znajduje się na ulicy 17 września. W Białorusi teraz w ogóle Łukaszenka wymyślił coś takiego, że 17 września ogłosił świętem państwo. No ale to jest inna sprawa. Może pogadać na ten temat. Także dzisiaj Polacy w większości mieszkają w Żytomierszczyźnie, w Żytomierzu, w tej byłej Marchlewszczyźnie. To miasto kiedyś nazywało się Marchlewsk, dzisiaj nazywa się Dowbysz. Tam oni jeszcze pozostali. Natomiast tam, we Lwowie, Polaków coraz mniej, wszędzie tam na Ukrainie coraz mniej. Prawdopodobnie, mimo tego, że oczywiście nie ma, jest wolność niby, ale ta pamięć o tym ludobójstwie Polaków na Ukrainie w czasie II wojny światowej, to jakby odgrywa jeszcze rolę. Już nikogo nie zabijają, nikogo nie prześladują, ale te procesy asymilacyjne trwają i to na niekorzyść Polaków. Oczywiście te procesy asymilacyjne będą mieli odpowiednią granicę. Polacy nie znikną, to jest 100%. Jest taka grupa twardych, którzy kształtują tą Polską, którzy dbają o tą Polską, pozostają. Ale to będą oczywiście niszowe, bardzo nieznaczne liczby tych Polaków na Ukrainie. Na Białorusi jest prześladowanie Polaków. Dzisiaj powiedzieć, że ty należysz do Związku Polaków, z jednej strony wydaje się, że no, tu powinny byłoby zmniejszyć, a tu się nie zmniejsza liczba Polaków. Chodzi o to, że tam jest, ja już powiedziałem, każdy czwarty praktycznie katolik. Pojawiło się takie zjawisko jak Białorusin katolik. No, przed wojną w II Rzeczypospolitej Białorusinów katolików było, no, nie pamiętam, ale mnie się wydaje, że 80 tysięcy. W spisie ludności 1931 roku. To jest rzeczywiście malutko, zupełnie mało. Ale była oczywiście grupa takich Białorusinów, katolików w II Rzeczypospolitej, którzy kształtowali tą białoruskość, Marianie właśnie tym się zajmowali. Później ich oczywiście przed wojną wysłano do centralnej Polski i praktycznie ten ośrodek białoruskości został zniszczony. Dzisiaj to wszystko się odbudowało. I można powiedzieć tak, że symbol dzisiejszego Mińska, jakby ktoś przyjechał, Plac Niepodległości. Na Placu Niepodległości piękny czerwony kościół z pomnikiem papieża. Fundator tego kościoła, Wojnilowicz, jest zgłoszony w Watykanie, idzie proces jego beatyfikacji. W kościele podczas tych mityngów, tych protestów ludzie byli, znajdowali sobie jakby ochronę, schowali się tam, później władze po prostu zabrali, wymienili zamek i teraz już mają właśnie wejście do kościoła, nie muszą pytać o to proboszcza. I na Białorusi, mimo tego, że jest takie prześladowanie, nie ma. Dlatego, że tam, można powiedzieć, za czasów sowieckich już zakończyła się ta depolonizacja. Ci, którzy zostali, już nigdy nie rzekną się polskości. Można tak powiedzieć. I jeszcze co jest bardzo ważne, że jeżeli na Ukrainie wyjechali prawie wszyscy Polacy, no dużo wyjechało, pozostawali ci główne, którzy mieli albo mieszane rodziny, albo ci, którzy mieszkali w jakiejś miejscowości, gdzie byli sami Polacy, ale później też wyjeżdżali podczas repatriacji czy 57, 59, 50 roku. Na Białorusi nie, bo na Białorusi była inna polityka, jak ja już powiedziałem. Jeżeli na Litwie ich po prostu nie wypuszczano do Polski, bo ich próbowano
pozbawić tej polskości, zbiałoruszczyć, można tak powiedzieć. I władze miejscowe chcieli, żeby ci Polacy pozostali. Wyjeżdżali tylko kto? Jak ja już mówiłem, nauczyciele, elita intelektualna. Wyjeżdżali ci, w których władza widziała dla siebie zagrożenie. I kiedy Gawin mówi o tym, że jesteśmy klasą społeczną, a nie narodem, to jest dlatego, że polityka wobec polskości na terenie Związku Sowieckiego była najpierw mordowanie Polaków, odpolszczenie tych wschodnich terenów, a później pozbawienie Polaków elity intelektualnej, wyrzucenie tych wszystkich, którzy stanowią, jeśli można powiedzieć, oparcie dla polskości, dla odbudowy polskości. Pamiętajmy, że polskość na tych terenach to był czynnik zawsze cywilizacyjny. Polacy to są szkoły, nawet jeszcze za czasów carskich. Szlachta na Białorusi to byli szkołki niedzielne, to byli ludzie, którzy nieśli kulturę tego ludu. I na przykład jak weźmiemy folklor białoruski, stosunek zwykłego Białorusina do Polaków, do polskości. Polak to jest coś lepszego, to można powiedzieć. Polak to jest wzorzec. Polak to jest kawaler, który później się żeni tam jeszcze. Polak to jest zawsze, który zawsze ma czyste buty, czy coś takiego. To jest folklor taki dzisiejszy białoruski. Na Litwie, jak wiecie, też nie bezproblemowo, ale teraz rzeczywiście nastąpił jakby przełom. Ten rząd PiS-u bardzo dużo osiągnął pod tym względem i to zawdzięczamy jednemu człowiekowi, który tym się zajmuje, można powiedzieć, którego wszyscy wiemy, Dworczyk, któremu kiedyś zabroniono. On był człowiekiem, który przyjechał na Białoruś bez pozwolenia i później go wyrzucili. Nie wiem, czy pamiętacie coś takiego. Ale Dworczyk za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego właśnie był doradcą premiera. On był doradcą premiera do spraw Polonii. On tym się zajmował. I on rzeczywiście załatwił, że jest telewizja teraz polska, że Polacy jakby współpracują z tym rządem litewskim. Chociaż nie bezproblemowo. Nadal jest problem nazwy ulic, nie wolno. To znaczy, jeżeli ktoś kiedyś po prostu przejeżdżała policja litewska i zdemowała, jak ktoś napisze nie Wilniaus, ale ulica Wileńska na swoim domu, to po prostu zdejmowano. W paszportach też nie chcą oni po prostu pisać, ale powoli to raczej z tym ten problem jest rozwiązywany. Także na Litwie jest, nie się wydaje, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że koalicja rządząca zależy im na głosach Polaków, na tym, żeby Polacy popierali ten rząd litewski. No, tam jest kontrowersyjne, bo na przykład pierwszy Polak Litwy, pan Tomaszewski, który jest jednocześnie eurodeputowanym, on jest, no jakby nie wchodzi do ambasady polskiej, bo on podpisał porozumienie z mniejszością rosyjską. I Rosjanie głosują na Polaków. No Rosjanie raczej te głosy, on opiera się. No, później był taki moment, kiedy on 9 maja, to jest święte zwycięstwa, pojawił się z taką chusteczką georgijewską, czy jak to się nazywa po polsku, nie wiem. To jest taki symbol zwycięstwa na Ukrainie, to właśnie ta semka, to jest w ogóle zakazana. Nawet na Białorusi Łukaszenkę nie pozwala z tym chodzić, a on właśnie tam. No, także tam nie jest bezproblemowo oczywiście, ale no coś tam jakby się dzieje. Teraz ostatnia informacja z Litwy. Wiecie, że Łukaszenka przerzucił ponad 1500 Irakijczyków, Afgańczyków na Litwę. Malutka Litwa, 3,5
gdzie tam 3,5, teraz jak 2,5 miliona ludności, po prostu nie daje sobie rady z tym wszystkim. A granicy, no ja już powiedziałem, to jest polska granica, to tam jej przejść to jest po prostu bardzo proste. No i w tych Dziewieniszkach, tu przy samej granicy, gdzie mieszkają Polacy, oni chcą zrobić właśnie przytulek dla tych uchodźców. No i teraz Polacy w Wilnie strasznie protestują, bo uważają, że to zmieni no właśnie stosunek narodowościowy na tych terenach. Także to jest wiadomość z ostatnich dni, tam non-stop manifestacji miejscowych Polaków właśnie w tych Dziewieniszkach, o których ja wam opowiadałem właśnie. No. Jak chciałem powiedzieć wam, że Polacy za Bugiem to są kilka bardzo niepodobnych skupisk. Polacy na Ukrainie mają swoją historię, Polacy na Białorusi zupełnie inną, na Litwie, jak już powiedziałem, zupełnie. Syberyjscy Polacy nie mają takiej problematyki, jak ja powiedziałam, że oni są grupą społeczną. Na Syberii Polacy to są bardzo wykształceni. Na Syberii Polacy to są rzeczywiście, jest bardzo dużo ludzi, którzy zajmują znaczące miejsce i w ogóle na Syberii nie ma ducha antypolskości zupełnie. Bo tam jest bardzo, kto to jest Sybirak? To jest połowa ludności, to są ci, którzy byli zesłani w swoim czasie. To są dzieci, wnukowie, prawnukowie, tych, którzy... Bo Syberia to przecież nie było żywiołowo podbijane przez Rosję. Pamiętajmy, że kiedy rozpoczął się podbój z Syberii, tak był taki ataman Jarmak. W jego wojsku połowa byli jeńcy z wojny polsko-rosyjskiej. Także to Polacy byli, nie byli Polacy oczywiście, to już Wielkie Księstwo Litewskie. To są byli obywateli pierwszej Rzeczypospolitej, ale tych jeńców, żeby oni włączali do tego wojska i wysyłali na podbój Sybiru. Także to jest zupełnie inni Polacy. To są absolutnie różne skupiska. Ale co łączy tych wszystkich ludzi? Łączy ich, ja bym powiedział, świadomość polskości i wiara katolicka. Wiara katolicka. Można spotkać bardzo dużo Polaków, którzy nie mówią po polsku, ale których polskość nie da się zakwestionować. Ona jest bardzo głęboka i mają świadomość. Przekazują swoim dzieciom. Zbierają się na jakieś, uczą się. Jest w Rosji, kiedy tam zbiera się Związek Polaków, no tam wszystkie takie nazwiska niepolskie. Ale ci ludzie, mimo tych nazwisk, na Białorusi też takie nazwisko, Siemionow, no takie rosyjskie nazwisko. No właśnie, ale to jest w Lidzie jeden z liderów polskiej mniejszości. Lida to jest też 100-tysięczne miasto na Białorusi, gdzie jest ponad połowa Polaków. Lida, Wołkowy, Zgrodna, Woronow, no to są właśnie te miasta, gdzie jest większość Polaków. No, na świecie nie wiem, gdzie jeszcze, tylko na Wileńszczyźnie i Szyszki, no w Trokach to jest 1/3 Polaków, chyba tam już jest większość Litwinów właśnie. Ale na Wileńszczyźnie Polacy opierają się litwinizacji i dość skutecznie, trzeba powiedzieć, dość skutecznie walczą o swoje prawa. Także na tym może ja skończę, tą godzinkę to starsze i może, bo to jest temat morza. Ja bym mógł opowiadać o tym, to jest tyle ciekawych rzeczy i to jest moja praca. Ja tym się zajmuję od 30 lat, czy nawet więcej, kiedy ja, jak to się zaczęło ze mną. Ja przyjechałem tu do Polski, rok 77, wyobraźcie sobie. Później chyba w 70 czy 80
taki profesor Wrzesiński, już nieżyjący, zaprosił mnie na jakieś seminarium. I ja tam opowiadałem o mniejszościach narodowych. I Wrzesiński mówił, no pan opowiada tam o Żydach, a co Polaków? Jakie Polacy w Związku Sowieckim? W ogóle nie wiedziałam, że jakieś Polacy byli. Ja wróciłem do Mińska, do swojego, bo ta moja przeprowadzka do Polski trwała długo, bo to był stan wojenny, wiecie, no to jest inna zupełnie historia. I ja poszedłem do archiwum, do biblioteki, wchodzę i do takiej znajomej bibliotekarki mówię, czy pani ma jakieś dokumenty, może książki do Polski? Ona tak na mnie patrzy, jak na nienormalnego, mówi, dziecko kochane, stosy! Jakie stosy? Co ona mówi? W samym Mińsku 4 gazety po polsku było wydawanych. Ja tego nie wiedziałem zupełnie. Ja po prostu... No i wtedy ja zacząłem pracować. 2 lata pracy powstała moja tam pierwsza książka Polacy w Związku Sowieckim. Coś takiego. Później ja zacząłem badać spisy ludności. 26 rok, ten pierwszy spis ludności. Słucham? W 31 tu w Polsce. Tam, za Bugiem, tak. Tak, za Bugiem, za Zbruczem. 26. W 37 uznali go, ale w 39 tam było 2 spisy ludności. Pierwszy przeprowadzili w 37 roku, Stalinowi się nie spodobało, wszystkich, którzy to robili, rozstrzelano. W 39 należy nowy spis ludności, już zrobili to wszystko pod, tak jak trzeba. No patrz, kurczę, no nie ma 150 tysięcy Polaków. Tu patrzę prawie 800 tysięcy, tu 600 coś tam. Gdzie? I wtedy powstała moja książka, to ja już napisałem, pierwszy naród ukarany. Jeszcze nie wiedziałam o operacji polskiej, nie, ale zginęli, nie ma, no nie można było wytłumaczyć. Tym bardziej ja powiedziałam wam, że Polacy zaczęli przyjmować inną narodowość. I wtedy w 39 wychodzi rozporządzenie Berii, zakaz zmiany narodowości. Z jednej strony to oczywiście uderza, ale z drugiej strony ten zakaz uratował nam Polaków niektórych, bo nie wolno było zmieniać narodowości. Oczywiście niektórzy musieli zapłacić za to własnym życiem, ale niektórych przeżyli. Chcę jeszcze powiedzieć, że na przykład, bo prześladowanie Polaków rozpoczęło się w 36, 30, nawet 5 roku w tej Marchlewszczyźnie. Ich po prostu przesiedlono do Kazachstanu. Ale co to było za przesiedlenie? Jeszcze nie ma wielkiego terroru. Im dawali 2 tygodnie na zbiory. Każda rodzina dostawała połowę takiego wagonu, gdzie można było z krowami, z ziarnem, z ziemniakami. Tam oczywiście było bardzo trudno, bo ich po prostu wyrzucali do stepu. Ale nie zabijano. I później, wyobraźcie sobie, ta władza radziecka uratowała tych Polaków dla polskości, bo w 41 rok rozpoczęła się, chciałem powiedzieć, II wojna światowa, rozpoczęła się ta wojna ojczyźniana. Zresztą u nich tam do dnia dzisiejszego mówią, że wojna rozpoczęła się w 41. Nie uznają tej wojny, no nieważne. I ci Polacy w Kazachstanie, element niepewny, nie biorą do Armii Czerwonej. Co to jest Armia Czerwona? Armia Czerwona w czasie II wojny światowej to jest taka maszynka do mielenia mięsa ludzkiego. Z mężczyzn urodzonych w 1921 roku, z 10, którzy poszli na wojnę, 2 przeżyło. Wyobraźcie sobie. A Polaków nie brali. Zresztą Niemców też nie brali, dlatego oni przeżyli w Związku Sowieckim. Oczywiście oni tam umierali z głodu, tam byli prześladowani, coś takiego, ale to, że oni byli narodem jakby niepewnych, nie brali ich do wojska. Później w 43 tam już było trudno, zaczęli ich brać do wojska Berlinga tego, no bo tam potrzebowali. No, też nie wszystkich. Później brali do tak zwanych batalionów roboczych, tam, do budowania jakichś umocnień czy coś takiego. Ale to też nie na pierwszą linię. Także władza radziecka z jednej strony zabijała tych Polaków,
Polaków, ale niektórzy dzięki tej antypolskiej polityce przeżyli takie paradoksy w tym kraju. To znaczy, ten kraj to w ogóle jest paradoksem ogromnym. Mogę wam powiedzieć taką na koniec, taką ciekawostkę. To jest na pewno będzie ciekawe dla was. Jest takie zjawisko narody ukarane. Ja uważam, że pierwszy naród, ja to wziąłem od Solżenicyna, on w archipelagu napisał, prawdopodobnie Polacy byli pierwszymi. I ja to wziąłem później jak motto dla swoich, pierwszy naród ukarany. Bo później Koreańczyków z Dalekiego Wschodu przesiedlono. Później była tak narodowość Finowie, którzy mieszkali w obwodzie leningradzkim. Do dzisiaj to leningradzki, mimo Sankt Petersburga, obwód leningradzki. Bo było przeprowadzone referendum i w Sankt Petersburgu ludzie zagłosowali za zmianę, a w obwodzie nie. Pozostawić Lenin. No dobrze, tak, to są paradoksy tego kraju niesamowite. I tych Ingermanlandczyków, Finów, przesiedlono też. Ale przesiedlono do obwodu pskowskiego. Później, w czasie wojny, wyobraźcie sobie, te Ingermanczyki, którzy Niemcy przyszli do obwodu pskowskiego, oni, ich tam chyba 60 tysięcy było, wyjechali do Finlandii. Kiedy w 1944 roku Finlandia podpisała kapitulację, ale taki pokój, to praktycznie kapitulację, to Stalin zażądał wrócić tych Ingermanczyków. Nie wszyscy pamiętamy, że Finlandia, mimo tego, że to jest finlandyzacja, ale był tam taki moment, że ministrem spraw wewnętrznych w Finlandii został komunista, mimo tego, że rząd był niekomunistyczny. Nawet Finom narzucili Sowieci. Oczywiście Stalin do smierci żałował, że nie sowietyzował Finlandii, że nie zajął. Jest to we wspomnieniach, on tam jest taki jugosłowiański komunista, Dżyłas, on w tych wspomnieniach, że Stalin na tych zebraniach mówił, zrobiliśmy wielką pomyłkę, że nie sowietyzowaliśmy Finlandii. No dobrze, dużo wam opowiadam, ale ciekawostka jest taka, narody ukarane, Tatarzy krymscy, Czeczeni, to wszystko ich przesiedlamy. Ktoś tam naliczył 30 narodów, które byli, bo to są małe narody kaukaskie. I Silvio Berlusconi, wielki przyjaciel Putina, przyjechał na Krym, już teraz, on się nie boi. No tam Putin mu pokazuje coś takiego i raptem zgłaszają się, na Krymie mieszka 400 Włochów, mniejszość. I Włosi mówią do tego, proszę pomóc nam, żeby nas, Włochów krymskich, uznali za naród ukarany, bo podczas po wojnie nas przesiedlono na Syberię, później my wróciliśmy. Nawet Włosi w Związku Sowieckim, taka mała grupka, oni chcą, żeby ich uznali za naród ukarany. To jest paradoksalne, ale na Krymie mieszkali Bułgarzy. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, że Bułgarzy współpracowali w czasie wojny z Niemcami. Wysiedlono ich na Syberię. Coś takiego. Grecy, którzy mieszkali w rejonie Soczy. Tam sama Soczy, przed Soczy front zatrzymał się, ale oni tam mieszkali. Ktoś wpadł na pomysł, że oni też współpracowali, też ich tam. Później wrócili. Grecy zresztą przyjmują tych swoich rodaków, oni wyjeżdżają praktycznie już mało zostało Greków, ale no jeszcze jest, na Ukrainie są jeszcze Grecy. No ale to jest taka ciekawostka na koniec. Ten jest, ja mówię, to jest kraj pełen paradoksów. Zajmować się historią, tym bardziej, że chcę wam powiedzieć, że w tym kraju nie było historii, tam była nauka partyjna. I dlatego teraz dopiero zaczynamy dowiadywać się. No kiedy ja na przykład w Moskwie, tam byłem w memoriale z takim wykładem, mówił Polacy, pierwszy naród ukarany. To wstał taki, ja nie wiem kto to był, kto przyszedł na mój wykład, mówi, co? Jak pan smie? To my Rosjanie pierwszy naród ukarany. Jak i Polacy? To wy nas mordowali, wasz Dzierżyński. Kto zabił najwięcej Rosjan z Polaków? To przecież Dzierżyński. To wyście nam złamali kręgosłup w czasie rewolucji.
jak zaczął, to po prostu i część sali go popierała. Zresztą chcę powiedzieć, że dzisiejsza Rosja putinowska, ona nawiązuje do Rosji carskiej. Wyobraźcie sobie, teraz jakby ktoś pojechał do Moskwy, wokół Kremla pomnik Aleksandrom I, Aleksandru II. Tam same carowie naokoło. Ten car wyzwoliciel, ten tam jeszcze. Putin przy każdej okazji, na każde święto religijne w klasztorze modli się i jest tak religijnym człowiekiem, że po prostu... No, nie. Putin po całym świecie jeździ, rozdaje paszporty rosyjskie córkom, przepraszam, wnuczkom, prawnuczkom, czy tam generałów w carskich, którzy walczyli w Armii Białych. Telewizję rosyjską włączasz, to tam same filmy o straszliwych czerwonym terrorze i o strasznych tych bolszewikach, czy coś takiego. To jest Rosja carska. W Irkucku na placu Leninu zamiast Lenina stoi admirał Kolczak. Wyobraźcie sobie, ten, którego bolszewicy rozstrzelali w 20 roku, czy coś takiego. W Sankt Petersburgu, tam gdzie Kolczak się studiował, tam wielka płyta, tam jeszcze coś takie. Zmieniają ulice, no w Moskwie już tam tych wszystkich rewolucjonistów ulicy pozmieniali i tak dalej, i tak dalej. To jest inny kraj. Oczywiście nie jest demokratyczny kraj, ale partia bolszewicka jest w opozycji. Cały czas Putin na każdym kroku mówi o tym, że koniecznie trzeba Lenina pochować. A partia komunistyczna, która jest druga partia, mówi, że myśmy na Placu Czerwonej położymy się wszyscy i nie pozwolimy. No i Putin, dobrze, niech leży i tak dalej. Tym bardziej, że to jest atrakcja dla wielu. Ja kiedyś byłem właśnie z jednym z Polaków, mówię, koniecznie muszę do Lenina, bo byłem w Pekinie i chcę porównać, jak wygląda Mao i Lenin. Później wyszedł mój, kurczę, tam Lenin to naprawdę wspaniały, Mao o wiele gorszy. O, takie śmieszne rzeczy. Dobra. Bardzo proszę, może... Czy nie jest czasem tak, że na Litwie inaczej Polacy są traktowani, mają inne położenie, chyba z tego względu, być może z tego względu, że Litwa jest krajem katolickim. Niejako granica między Litwą a Białorusią jest granicą między wpływami rzymskimi, cywilizacją postrzymską, a cywilizacją Konstantynopola. Nie podzielam zupełnie tego poglądu. Tam jest zupełnie inna przyczyna. Litewski nacjonalizm to jest poważny problem był dla bolszewików. I oni dali miejscowym Polakom tak dużą wolność, szkolnictwo i autonomię swoistą, taką, wpikę tym Litwinom. To jest jakby element walki przeciwko litewskiemu nacjonalizmowi. Jeżeli będziecie podskakiwać Litwini, to my natychmiast wam to Wilno zabierzemy, tu mieszkają Polacy. Zresztą w 1990 roku ten scenariusz prawie nie zrealizował się, kiedy grupa Polaków, później ich tam wszystkich aresztowali, wsadzili, mówili o tworzeniu Sowieckiej Polskiej Republiki ze stolicą Wilno, która by włączyła w sobie Grodno, te rejony Białorusi i Wieleńszczyznę. To już był koniec Związku Sowieckiego, kiedy wszystko, i kiedy Litwini robili to powstanie tam przed wieżą telewizyjną, coś takiego. Także polskość, że ona tak, albo ja nie wiem, pielęgnowanie polskości przez komunistów na Wieleńszczyźnie, można się nie zgodzić z tym. To jest element walki z litewskim nacjonalizmem. To jest takie moje zdanie. Panie profesorze, jeśli mogę od razu... Bardzo proszę. Następne pytanie. Jaka jest myśl za tym, że na Ukrainie obecne władze tak gloryfikują tych, których
Polaków jest najbardziej tragiczna, czyli tych, którzy najbardziej zaszkodzili, czy też kierowali eksterminacją Polaków. Dzisiaj ci ludzie jak Bandera czy Suchewicz są robieni bohaterami narodowymi. Są pomniki, ulice, place. Jaki jest sens tego i jaki, czy to jest jakaś myśl, której nam trudno zrozumieć, jakie to dobro widzą dla narodu ukraińskiego? Po pierwsze, najważniejsze, dla nas Polaków gloryfikowanie Bandery to jest obraza, to jest więcej niż obraza. I tam innych, Szuchewicza i tam innych. Dla Francuza, dla Niemca, to jest tak dalekie sprawy i Europa raczej naszego bólu polskiego nie widzi i nie czuje. To jest pierwsze. Po drugie, ta Galicja, albo tak zwana Ukraina Zachodnia, która w większości głosuje i popiera właśnie tą ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, to jest mniej więcej 17% ludności i terytorium. Może trochę mniej, kiedyś to tak było, ale teraz, kiedy odpadł Donbas i Krym, to już, ale ich wpływy wzrosły. Ale to jest element, ci ze Lwowa, ci z Tarnopola, ci z Łódzka, oni są niesamowicie aktywni bardzo, politycznie. I jeżeli na przykład w Dniepropetrowsku na Zieleńskiego głosuje tam 40, na opozycyjną platformę 30, czy coś takiego, to we Lwowie na nacjonalistów głosuje 95%, czy coś takiego. To jest jakby bardzo aktywna część narodu ukraińskiego, która mniejszość, ale która narzuca swoją rolę całej Ukrainie, swoją opinię, swój pogląd całym Ukraińcom. Nadal w Kijowie, miejscowi, w Dniepropetrowsku, w Charkowie, oni straszą dzieci Benderą i Szuchiewiczem i coś takiego. Nadal coś takiego. Ale ta mniejszość w tej Ukrainie, która jest praktycznie wszędzie. Praktycznie wszędzie. I pamiętajmy, że Polska ma za sobą 1000 lat pięknej, trudnej, krwawej historii. Ukraińcy mają za sobą tej niepodległości. Ukraina nigdy nie miała niepodległości. I oni mają tylko to. Oni więcej nic nie mają. Oni mają oczywiście kazaczyznę. Co jeszcze? Później pod Ruskimi, 3 dni temu, czy nie, może więcej, Putin nadrukował, nie wiadomo, czy on to napisał, taki artykuł, w którym pisze: Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, jeden naród. On nadal to twierdzi. A jak można walczyć z takim putinowskim, coś takiego? Tym bardziej, że oni mają problemy. Odessa, rosyjskojęzyczna, anty, jakby powiedzieć, nacjonalistyczna, bardzo mocna. Ale bolszewicy, kiedy zwyciężyli, oni nie mieli większości. Można tak powiedzieć. Bardzo często tak bywa, że dla Łukaszenka rządzi w swoim kraju, ma poparcie, może ja nie wiem, 10% ludności. Wystarczy taka mocna mniejszość. I na Ukrainie właśnie ci nacjonaliści, którzy wychodzą na ulicę, oni zastraszyli większość narodu, ja bym tak powiedział. No i na Ukrainie jeszcze jest, jeżeli weźmiemy Ukrainę i Białoruś, to poziom życia na Ukrainie, na Białorusi 1:2. Białoruś jest o wiele bogatszym krajem niż Ukraina, można tak powiedzieć. I Ukraina ma takie problemy ekonomiczne, poziomu życia, że czasem ludzie oddają tym nacjonalistom, niech oni gadają coś takiego. Przecież nie będziemy walczyć z nimi. No i ta mniejszość, oni przecież walczyli w Donbasie, ci nacjonaliści. Przelewali krew. Teraz ta broń z tego Donbasu rozeszła się po całej Ukrainie.
Oni przecież no, nie do pomyślenia w Polsce, żeby podczas manifestacji przed parlamentem ktoś do policji rzucał bojowe granaty. No to tam rzucają coś takiego. Ja bym powiedział tak, oni zastraszyli. No, prezydent Zełenski, który jest 100% Żydem, można tak powiedzieć, i który, no i oni wybrali go, on 80% wziął. Wszyscy myśleli, no teraz będzie jakby spokój, a on prowadzi taką nacjonalistyczną politykę. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyne, co oni mają. Wszyscy myśleli, że on zlikwiduje tą ustawę z języka ukraińskiego. Bo teraz na telewizji ukraińskiej, ja już nie pamiętam, chyba 20% tylko audycji może być w języku rosyjskim, 80%. Kiedy większość narodu nadal mówi po rosyjsku na tej Ukrainie. A oni po prostu, ta mniejszość zmusza. Zełenski tego nie zlikwidował. Przecież Zełenski no, jest takim aktorem, który tam życzy. Nikt nie wiedział, że on umie. On, wszystkie jego te filmy, te jego wystąpienia, wszystko po rosyjsku było. Raptem, jak został prezydentem, ani słowa nie powiedział po rosyjsku. Jakby no... Mnie się wydaje, że wejdźmy w skórę tych Ukraińców. Oni nic więcej nie mają i przyznać się im to, co oni robili Polakom w czasie wojny. Oj, jak trudno. To jest dla nich po prostu... Ja tam czasem, kiedy byłem, no... Stalin po wojnie zlikwidował karę śmierci. I ci wszyscy upowcy, którzy mają pomazane polską krwi aż po szyję, można tak powiedzieć, oni przeżyli. Ich nie rozstrzeliwano. Oni dostawali 25 lat obozów. I później wrócili z tego gułagu. Nie było Holokaustu. Tam nawet jest takie wspomnienie, że Stalinowi Beria przynosi taki plan. Stalin patrzy, czyś ty zwariował. Przesiedli całych Ukrainy. Całą Ukrainę Zachodnią na Syberię? Tyle milionów? Nie, nie. Oni nie byli w stanie. Ale Ukraina Zachodnia, poparcie dla UPA, ja wiem, było, ja nie wiem, 80%. 80%. I nadal tak jest. Także jest bardzo trudne dla cywilizowanej Europy, dla nas wydawało się, jak można gloryfikować. Ale wejdźmy w ich skórę. Oni po prostu nic nie mają innego. No, nie wiem. To jest trudne pytanie, naprawdę. Ja tak myślę, ale ja jestem daleki od tego. No, jest takie, którzy niektórzy mówią, że Ukraińcy mają ten sadyzm we krwi. Nie jest to tak do końca. To mieli taką krwawą historię. Mieli bardzo niski poziom, jakby tak powiedzieć, kulturalny. Dlatego tak mordowali. Ale co tu ukrywać? Ludność i w innych wojnach to przecież. Ale to, co oni mordowali, pilowali Polaków, a porównać te fabryki niemieckie śmierci. Co jest lepiej? Zamordować jednego dziecko w taki okrutny sposób, czy wybudować Auschwitz i zamordować kilka milionów ludzi w sposób cywilizowany? To jest trudne pytanie. No proszę, może jeszcze coś. Bardzo proszę. Przed sowietyzacją. Nie było tego nacisku, nie było tego przymusu wyjazdu.
na Ukrainie ludność była presja, żeby tej ludności się pozbyć, żeby tych Polaków nie było po prostu. Nie było tej presji na Litwie i dlatego może ten charakter tej Polonii, tych Polaków, nie Polonii, to Polaków na Litwie, a na Ukrainie jest trochę inny, tak jak pan z panem, że oni się różnią jednak. Tak, tak. I że zachowali tam swoje jakieś całe struktury, prawda, organizacyjne. A na Ukrainie to trochę się strach, bo przyznaje do tego, że jest się Polakiem. No. Jeżeli scharakteryzować jednym słowem, na Ukrainie Polacy to są niedobitki. To jest reszta takich, którzy albo przypadkiem, no po pierwsze, pozostać na Ukrainie po tym, co się stało w 1943, 1944, 1945 roku, to po prostu było niebezpieczne. Bo armia UPA przecież walczyła do 1955 roku. I oni nadal zabijali. I tu w tym wypadku my to nie do końca wiemy, ale władza sowiecka, partyzantka sowiecka przecież pomagała raczej Polakom. Raczej może to był taki wróg mojego wroga, to jest mój jakby sprzymierzeniec, można tak powiedzieć. Tak. Nie, ma pan nie rację, absolutnie, tak. I jeszcze drugie, co jest bardzo ważne. Był przymus, żeby pozostawić Polaków. Władza sowiecka chciała, żeby na Litwie Polacy pozostali i byli taką przeciw... Nie, byli przeciwwagów Litwinom, coś takiego. Zresztą za czasów sowieckich władza sowiecka zawsze podtrzymywała tą sytuację konfliktowości między Polakami. Tak. I zawsze było coś takiego, władza sowiecka. Pamiętajcie, że wy dostaliście to Wilno od władzy sowieckiej, od komunistów. No, pamiętajcie to i to wszystko. No zresztą jest taki u nas badacz Aleksander Srebrakowski, on napisał o litewskich komunistach książkę. Litewska partia komunistyczna była bardzo nacjonalistyczna. No przecież pamiętajmy, że pierwszy sekretarz komunistycznej partii Litwy później został prezydentem Brazauskas Litwy. To jest Brazauskas. Tak. I on był, niektórzy go nazywają, nie wiem, czy to już pomnikiem ustawiają, już nie żyje, ale że jego nazywałem ojcem niepodległości, bo on ostro, pamiętam, kiedy Gorbaczow przyjechał do Litwy, Brazauskas mu mówi, chcemy niepodległości. Gorbaczow nie mógł co uwierzyć. Jak to komuniści, komunistowie, to jest partia jedna. Obowiązuje jakby hierarchię, musi się podważyć. To Brazauskas mówi, nie. I dla Litwinów można powiedzieć, zapisanie się do partii komunistycznej to było sposób przeżycia. Ja bym powiedział więcej i to potwierdza właśnie ten badacz Srebrakowski. Litwini w partii komunistycznej na Litwie stworzyli swoistą taką nacjonalistyczną mafię. Również antypolską. No bo przecież pamiętajmy, że oni wbrew władzy sowieckiej dążyli do, kiedy Litwa otrzymała Wilno, Litwini stanowili w Wilnie 2% ludności. I oni konsekwentnie, partia komunistyczna litewska dążyła do litwinizacji. Ja już nie pamiętam, to było chyba 77 czy 78 rok, kiedy przekroczyła 50% liczba Litwinów w Wilnie. To było wielkie święto. Komuniści to świętowali, litewscy. Nie zadbali oni oczywiście na wsi, bo litewskie Wilno, gdzie Polacy stanowią dzisiaj chyba 20%, właśnie, ona znajduje się w Morzu Polskim.
Rejon Wileński to są Polacy, chyba już nie pamiętam, 70%. Rejon Soleczniczki, tam chyba 80% Polaków. Rejon Troki, ja już nie pamiętam, też, ale tam już mniejszość. Tam przed wojną w Trokach byli Litwini, mieszkali. Także, i to jest rzeczywiście, pani ma rację, że zupełnie inny los tych Polaków w Wilnie, chociaż to jest Wileńszczyzna. Od Lidy do Wilna to jest 80 kilometrów. W Lidzie jest więcej Polaków niż w Wilnie. Za czasów sowieckich było 5 pociągów z Lidy do Wilna dziennie, bo wszyscy pracowali w Wilnie, jeździli miejscowi Polacy. A dzisiaj granica. Nikt nie może pojechać. Żeby pojechać do rodziny na Litwę, to trzeba jechać do Mińska i prosić o wizę. Nie zawsze dostaniesz tą wizę. To jest jakieś nieporozumienie. Polsko-polska granica. Proszę. Ja panu chcę powiedzieć, że teraz już mamy ponad 30 lat jakby po komunizmie i każdy rząd polski, czy tam SLD-owski, czy tam PiS, czy tam Platforma, zastanawia się i myśli o tym, co zrobić, jaka jest optymalna polityka wschodnia, co zrobić. I konferencje robią. I nadal są trudności z wypracowaniem tej polityki wschodniej wobec tej ludności. No powiedzmy, Niemców w Związku Sowieckim było co najmniej 2 razy więcej niż Polaków. No bo Niemcy osiedlali. Niemcy mieli całą swoją republikę nadwołżańską ze stolicą, miasto nazywało się Engels, coś takiego. Później mieszkali, część, którzy mieszkali na Ukrainie, odeszli razem z Niemcami, z hitlerowcami w czasie wojny. Część na Syberii i coś takiego. I Niemcy zastosowali polityków, wszystkich, proszę, przyjeżdżać, oczywiście od razu obywatelstwo czy coś takiego. I polityka była bardzo liberalna. Na ile wiem, wystarczyło, że ludzie przyjeżdżali, nazwisko masz, nikt nie pytał o żadnych papierów czy tam jeszcze coś. Wystarczy, że mówisz, że jesteś Niemcem i coś takiego. I przyjeżdżała jakaś babcia z nazwiskiem Müller, a z nim tam, z tą babcią, cała rodzina, 20 osób z nazwiskami Iwanow, Petrow, Sidorow czy coś takiego i wszystkich zapisywali Niemcami. I przez to dzisiaj w Niemczech co najmniej 3 miliony ruskich Niemców. Są w dzisiejszych Niemcach regiony, gdzie po rusku wszyscy gadają. Niemcy jeszcze Żydów przyjmują. I to jest taka polityka. Czy Polskę stać na coś podobnego? Bo polska polityka, że każdy w Kazachstanie ma prawo przyjechać, tylko że Kazachstan jest stosunkowo bogate państwo. Poziom życia w Kazachstanie jest wyższy od Rosji. To znaczy podczas tych pandemii wcześniej Rosja była bogatsza, a teraz troszeczkę Rosja opuściła, a Kazachstan nadal jakby coś takiego. Także bardzo często przyjeżdżają tu i są zawiedzieni, później czasem wracają. Czasem nie ma takiego, nie może Polak przyjechać. Nie. Na razie, na ile ja wiem, Dworczyk osiągnął to, mówię tak, bo to on jest głównym architektem tej polityki, on za tym chodzi i on to właśnie, bo PiS już teraz tyle lat w władzy, że Polacy z Syberii i z Kazachstanu, z azjackiej, z Azji, mają prawo przyjeżdżać. Z Ukrainy, Białorusi i tego jest inna polityka. Znaczy Polacy i robimy wszystko, Polska wydaje sporo pieniędzy dla poparcia Polaków
na tych terenach. Sporo, ja to wiem, że na Białorusi zbudowano 20 domów polskich. Zbudowano, kupiono, przecież tak to jest z waszych pieniędzy, z naszych pieniędzy, z naszych podatków. Polskie szkoły na terenie byłego Związku Sowieckiego i na Litwie, i na Białorusi, tylko że na Białorusi jest ich mało i Łukaszenka teraz oczywiście pozamykał, jest lepiej wyposażony niż miejscowy, z naszych podatków. Także dzisiejsza polityka jest jakby taka dwojaka. Z jednej strony tych przyjmujemy, tym pomagamy. Teraz jak czy miliony Polaków, czy ileś tam, ja nie wiem, mieszka w Londynie, czy w Wielkiej Brytanii i mamy problem, oczywiście wolelibyśmy, żeby przyjechali może Polacy, tylko że ten, kto chciał, prawdopodobnie już przyjechał. Pozostali ci Polacy, których, jak mi opowiadał jeden w ambasadzie, nie pamiętam, ambasador mi opowiadał taki w Moskwie baron, mówi, że z Nowosybirska jedna Polka zgłosiła się, że chce przyjechać do tego. I przyszła do nim na rozmowę taka bogata Polka. I on mi to sam opowiadał, mówi, że ona, on mówi, że biletów nie ma do Polski, niech pani kupi, jak pani chce lecieć. A ona mu opowiada, ja lecę własnym samolotem. Są tacy Polacy, zwłaszcza na Syberii. Znam takiego Polaka, który ma, jest milionerem, przeprawę na rzece Ob. No właśnie tam, że taki statek, który, no, prom. To jest straszne pieniążki. No i dużo takich Polaków. Zresztą, no chcę powiedzieć, że Polacy wszędzie. Doradca do spraw bezpieczeństwa u prezydenta Łukaszenki nazywa się Oleg Przelaskowski. Żaden Białorusin tego trudno powiedzieć. No właśnie. Ten u Putina był szefem też straszne nazwisko, później był ambasadorem Rosji na Słowacji. Straszne takie, też nie można wymówić po Rosjanowi, niedobrzańskie. Teraz przypomnę. No też Polak tam, coś takiego. W telewizji tam każdy. Największy taki, no, pierwszy aktor rosyjski, on zawsze przyznawał się, Oleg Jankowski, no, też zawsze przyznaje się do polskości. Polacy są praktycznie wszędzie. Tam bardzo dużo i zwłaszcza w Rosji. Zwłaszcza w Rosji. Kandydował Stankiewicz, teraz zrobił się już takim putinowcem, a właśnie on też przyznaje się do polskości. No. Dużo, dużo jest tych Polaków i mimo tego ja wiem, że jest, no co jest wtedy, jak włączasz telewizję tą rosyjską, no jest taka antypolska propaganda czasem, że po prostu aż po prostu zatyka. No, jakieś filmy, jakieś nakręcili taki film, nazywał się w lipcu 1941 roku, gdzie jakiś polscy partyzanci rosyjskiego oficera przywiązują jedną ręką do jednego drzewa, drugą ręką do drugiego drzewa i jedzie pociąg, żeby jego właśnie przejechać. To znaczy, nawiązują do tragicznej śmierci takiego Iwana Susanina, ten, który w 1612 roku prowadził tak, Polaków na Moskwę i zaprowadził ich do jakiegoś bagna, oni tam wszystko utonęli. To jest takie legenda rosyjska i pierwsza opera rosyjska, tak się nazywa, Iwan Susanin. Później nazywała się kiedyś Życia za cara, później to zmienili. No i właśnie taki film nakręcili, wyobraźcie sobie. I film bardzo taki popularny i później taki Rambo rosyjski, tam oficer, tam strzela. No i ratuje tego, coś takiego. No ale jak pomyślę, jaka partyzantka w 1941 roku Polska na Kresach Wschodnich. NKWD tam, to jest po prostu, czegoś takiego nie było, ale to jest taka propaganda. Pokazać, że Polacy właśnie w 1941 roku czekali na Niemców. No a głównego Polaka, który
gra starszy brat tego Jankowskiego, też aktor, też Polek. Mówi po polsku tak ładnie, mimo tego, że to są Polacy za Zbrucza, nie z Zabuga, za Zbrucza, to sowieccy ci Polacy. Ale ojciec rozstrzelany oczywiście w 1938 roku, oficer Armii Czerwonej jako Polek. No nie to wszyscy pamiętają, no ale tak to jest. I tej propagandy jest sporo, ale z drugiej strony, no w pierwszym programie rosyjskiej telewizji w okresie największej oglądalności pokazali film Wajdy Katyń. Następnego dnia pod ambasadą tysiące Rosjan składają kwiaty. No też było. To jest tak. Panie profesorze, jeżeli można się jeszcze dopytać, tak ciekawie można by całą noc rozmawiać. No. Natomiast jak pan profesor ocenia, na ile dla naszej polskiej niezależności od Rosji potrzebna jest niepodległa Ukraina? Aj. Pan zadaje takie pytania do Pana Boga, można tak powiedzieć, że to jest trudne pytanie. To znaczy, że wysoko cenię Pana profesora. Dziękuję. No, no był, jakby Pan pojechał do Kijowa, bo tam oni mają takie pieniążki, hrywny i tam na tych hrywnach jeden z ich, można tak powiedzieć, wieszczów narodowych, Dobrze, i on powiedział tak, zaraz przypomnę, on powiedział tak, Rosja bez Ukrainy nie jest imperium. I ta świadomość, że bez Ukrainy Rosja nie jest imperium, Gruszewski się nazywał. To jest, którego zresztą nie rozstrzelany, zmarł własną śmiercią w Związku Sowieckim. Oczywiście premier Ukrainy w czasie wojny domowej, który później wrócił i pojechał współpracować z bolszewikami, ale nadal na pieniążkach on jest teraz właśnie. Centralna ulica Chruszewskiego, to koło Chryszczacika, tam właśnie to były wszystkie zamieszki. Także on jest takim wieszczem, można powiedzieć. I to on powiedział. On był wielkim historykiem i tak dalej. Rosja bez Ukrainy nie jest imperium. Także mimo tego bólu, co nam Ukraińcy zrobili w czasie wojny, mimo tego wszystkiego, no, nam to jest naprawdę potrzebna niepodległa Ukraina. Bez niej i w Rosji nacjonaliści rosyjscy strasznie tego Putina atakują, że w 1914 roku, podczas tego zamachu, Rosja miała wszystkie możliwości przyłączyć nie Krym, a Odesę, Charków, Donbas oczywiście cały i tak dalej, Dniepropetrowsk, to wszystko, bez wojny. I oni mają do Putina pretensje, coś takiego. I tak sankcje, i tak sankcje. Albo stworzyć niepodległą Ukrainę przyjazną. Przyjazną Rosji, tak można powiedzieć. Bo między Ukraińcem Galicyjcem i Ukraińcem Wschodnim nadal istnieje ogromna różnica. Ukraina cały czas scala się, coraz mniej tych problemów. Tworzy się naród, jednoczy się naród wokół idei niepodległości Ukrainy coraz bardziej, ale te problemy nadal istnieją. I mnie się wydaje, że teraz już mniej szansów ma Putin, żeby rozbić tą Ukrainę. Mimo tego, że oczywiście zwolenników federacji albo, ja nie wiem, sojuszu, albo przyłączenia do Rosji na Ukrainie jest mnóstwo. Na Białorusi jeszcze więcej. Nie chcę wam zdradzać, ale nacjonaliści białoruscy bardzo mocno atakują Cichanowską za to, że ona
prorosyjska, że ona nie występuje przeciwko Rosji, że ona pisze listy do Putina, że i twierdzi, że my, Białorusini, nie jesteśmy antyrosyjscy i tak dalej. Atakują. Na Ukrainie też podobne zjawisko, ale trochę innego kształtu. Także to jest moja opinia, że Ukraina jest nam niezbędna. I marszałek Piłsudski, który podpisał porozumienie z Pitlurem w 20 roku, miał rację, kiedy poszedł na Kijów. Nie udało się wtedy, no. I tam jest takie zjawisko, że Piłsudski był zwolennikiem koncepcji federacyjnej. Chciał te państwa Litwy niepodległej, sfederyzowanej, Białorusi niepodległej, Ukrainy sfederyzowanej. Natomiast miejscowi Polacy, zwłaszcza ci na Wileńszczyźnie, tam w ogóle nikt tego nie chciał. Wszyscy chcieli być z Polską. Także on jakby był wizjonerem, jakby wyprzedził swój czas, Piłsudski. Ale nie został zrozumiany niestety. No, jeżeli nie ma pytań, to chciałbym podziękować wszystkim za to, przyszliście się, że pofatygowaliście się. No i na zakończenie młodym uczestnikiem naszego spotkania chciałem wręczyć prezenty w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Proszę.